odnośnie dobrych nawyków. Słuchajcie, zawsze dziwiłem się osobom, które biegały w deszczu, które biegały w zimie, które biegały jak była niedobra pogoda, które biegały gdzieś tam jak było bardzo gorąco i tak dalej, jak nie miałem wyrobionego w sobie nawyku ćwiczenia jakiegoś takiego, tak, chodzenia, biegania i tak dalej, żeby coś robić, to zawsze się dziwiłem osobom, które to robiły. Zawsze się dziwiłem, że kurde, przecież jest taka nieodpowiednie warunki do tego, żeby coś robić. I się zawsze takim osobom dziwiłem. A kiedy sam wyrobiłem w sobie taki nawyk właśnie chodzenia, biegania i tak dalej, i teraz właśnie jest deszcz, jest bardzo zimno w Polsce obecnie, w środek wakacji jest zimno, są złe warunki, a ja sam idę i biegam, kapie mi na głowę, jest zimno, mam bluzę, ale robię, czyli nawyki mają ogromną moc. Także trzeba w sobie kształcić dobre nawyki. Żeby jeszcze uzupełnić te nawyki, to trzeba by było dodać tutaj jeszcze jedną ważną rzecz, żeby mieć cel, żeby w ogóle wykształcić sobie jakiś nawyk i robić coś codziennie, jakiś dobry ten nawyk, no to trzeba mieć jakiś cel. Ale jeszcze zanim to powiem, to patrzcie się, ze mną dzisiaj w parku są tylko kaczki, bo jest, jeszcze raz mówię, zimno, mży i dzisiaj nie ma osób z dobrymi nawykami. Nie ma nikogo, kto by mocno cisnął, żeby zrealizować swój cel. Czyli jak jest ciepło, no to ktoś tu chodzi, ktoś tu biega, ktoś tu coś robi. Dzisiaj jest zimno i automatycznie jestem sam w parku. Nie ma nikogo. Tu zawsze ciągle ktoś biega. A dzisiaj tylko kaczki. Kaczki i ja. Także taka sprawa, czyli cel. Cel musi być. Wtedy możemy wykształcać sobie dobre nawyki. Czyli cel i nawyki i do działania. Ciśniemy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tak jak wcześniej wspominałem, nie widziałem żadnych osób, które dzisiaj by tutaj trenowały, czyli były to osoby bez nawyków, tak? No bo jakby miały takie silne nawyki, że biegają na powietrzu, w parku codziennie chodzą, robią, to dzisiaj też by były, ale dzisiaj ich nie ma, więc to były osoby bez silnych nawyków. Ale właśnie teraz przed chwilą spotkałem tutaj pana, który stał z browarem w ręce, więc przypuszczam, że skoro jest tutaj w takiej pogodzie, jaka jest dzisiaj, i jest tutaj z tym browarem, z browarem w ręce, to on ma na pewno dobry nawyk wyrobiony, swój. Znaczy nie wiem czy dobry, ale na pewno ma nawyk. Ma taki nawyk, że przychodzi codziennie do parku pić piwo i jak dzisiaj jest taka zła pogoda, to mimo wszystko on wziął tego browara, przyszedł do parku i go pije, bo nieraz widzę tutaj różnych ludzi, którzy piją piwko. No i dzisiaj spotkałem znowu też człowieka, który akurat pije piwko w parku, więc to jest taki jego silny nawyk. A bardzo taką rzeczą, jak ja właśnie teraz musiałem się, żeby nagrać to wideo, to musiałem na chwilę się rozłączyć. Bardzo taką fajną rzeczą, która motywuje nas do robienia dobrych nawyków, to na pewno jest też dobra muzyka. Mówię wam, że jak ostatnimi czasy chodziłem tutaj bez słuchawek, bez muzyki, no to tak chodziłem, bo chodziłem. Ale jak dzisiaj mam muzykę i poczułem to, co znowu czułem kiedyś, kiedy też miałem słuchawki z muzyką i chodziłem, to właśnie poczułem to, że to kurde jest mega motywator. Jak się coś robi, nieważne co, i słucha się wtedy dobrej muzyki, takiej naprawdę motywującej, fajnej muzyki, kurczę, taka jaka wam się podoba, to o wiele łatwiej wykonuje nam się te nawyki, które mamy robić, do których musimy się zmuszać. Jeszcze raz, zmuszajmy się do robienia dobrych rzeczy. One tak łatwo same nie przychodzą, dlatego musimy się zmuszać. Zmuszać. Na początku trzeba się zmuszać, a później już przychodzi lekko samo. I wtedy już nie trzeba się zmuszać. Wtedy to już one same nas ciągną do robienia dobrych rzeczy. Ale żeby robić dobre rzeczy, ważne jest, żeby robić dobre rzeczy w życiu, więc na początku się zmuszajmy. Zmuszajmy się do nich. I tak jak ja chodzę, biegam na przemian, gdzieś tam coraz więcej biegam, mniej chodzę, wcześniej więcej chodziłem, mniej biegałem. I to był mój dobry nawyk i zmuszałem się do tego, zmuszałem. Tak samo ten pan, on dzisiaj też przyszedł do parku, wziął browara i wykonuje swoje dobre nawyki, żeby osiągnąć swój cel, tak jak ja. Wiecie, co jest jeszcze bardzo takie dobre w tych nawykach? To, że ćwiczyłem przez ostatnie 2 lata i schudłem z 96 kg do 80, a i tak później takie 81 mniej więcej cały czas mi się utrzymywało, 82. No i po powrocie z Tajlandii w kwietniu, pod koniec kwietnia, no jak przyjechałem do Polski, to po prostu tam się cały czas ruszałem i tak dalej, wcześniej w Polsce też się ruszałem, ale po powrocie teraz z Tajlandii, kwiecień, końcówka kwietnia, cały maj, po prostu cały czas siedziałem w domu i przytyłem z powrotem, znaczy wróciło mi do wagi, dodało mi do wagi 5 kg, czyli ważę teraz 86 kg. No i powiem wam, że właśnie no przestałem się ruszać, przestałem jakby tak o siebie dbać,
Do tego tutaj w Polsce jakoś dużo jakichś takiej coli, jakichś takich innych rzeczy. No i 5 kilo waga do góry. Nie wiem, jakoś po prostu ten przyjazd z Tajlandii źle na mnie wpłynął. W Polsce było zimno, tam było gorąco. Nie chciało mi się wychodzić z domu i po prostu zacząłem więcej jeść. Przestałem się totalnie ruszać i przybyło mi szybciutko 5 kg. Także takie rzeczy, ale na szczęście mocny, silny nawyk wyrobiony w mojej głowie. No, szybko powrócił, tak? Szybko powrócił. Jak zobaczyłem też jeszcze, co się zaczyna dziać, to o wiele łatwiej, mając już taki wyrobiony dobry nawyk, a nawet go po tym, jak go przerwałem, to ten nawyk szybko z powrotem znowu do nas wraca, więc no kurde, sam widzę to po prostu na swoim doświadczeniu, więc dlatego się tym dzielę. Nie mówię to, co jest gdzieś napisane w książkach, tylko z własnego doświadczenia, że jak się zrobi taki dobry w sobie nawyk, to nawet jak się go później przerwie, to później o wiele łatwiej do niego wrócić. Także nawyki mają moc. Miał być szorcik, bo nagrywałem pionowo. Myślę, wrzucę taki jednominutowy, ale po tym, jak nagrałem jednominutowy filmik, przyszło mi do głowy, żeby powiedzieć coś o tych celach. Teraz przyszło mi do głowy o tym powiedzieć, że o tym nawet, że jak przerwiemy nasz nawyk, jak mam już tak mocno wyrobiony w sobie i go przerwiemy, to bardzo łatwo nam jest do niego wrócić i dalej go kontynuować. A znowuż osoby, które nie mają w sobie nawyku i zaczynają biegać i później przerwą, to za cholerę nie mogą wrócić, a tu jest na odwrót, czyli jak już masz, przerwiesz, to łatwo wrócić. No i w sumie chyba zrobimy z tego po prostu cały film. Pionowo też będzie dobrze, bo może wam się przydać, znaczy tak zmotywować was do tego, żeby cisnąć, żeby działać, żeby kurde postawić wszystko na to, żeby wykształcać w sobie dobre nawyki, bo to zmienia życie i pozwala osiągać cele. Mój cel to powrót do wagi 80 kg. No i mając taki dobry nawyk, po prostu nie spocznę, aż nie wrócę. Nie spocznę, aż nie wrócę znowu do wagi około 80-81 kg. Tak jest mój cel, tak jest mój goal. Do tego cisnę. I nie spocznę, jak powiedziałem, dopóki tego nie zrealizuję. Dzisiaj 86. Do następnego wyjazdu do Tajlandii musi być 80, a mam nadzieję, że będzie to już niedługo. Także tak to wygląda, tak to wygląda. Jeszcze raz zachęcam do wykształcania w sobie dobrych nawyków, do nakłaniania się, do przymuszania się, żeby po prostu robić coś codziennie, co jest dobre dla nas. Robić to mimo tego, że nam się nie chce, robić to, a później będzie się już to robić automatycznie i nawet z miłą chęcią. Bardzo chętnie dzisiaj idę, biegam, nawet w czasie deszczu, także takie ważne rzeczy. Tutaj widać od razu pani z dobrymi nawykami, biegnie jak co dzień, nawet właśnie w tej pogodzie. Czyli da się, na szczęście nie jestem sam. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.